już jutro urodziny Pokémon Go. Dochodziły mnie już słuchy o tym, że ma być shiny Pikachu, ewentualnie Pikachu z jakimś tam innym wariantem czapeczki. Z tej strony Kuszy, dzisiaj jesteśmy z Krzychem i z jego dziewczyną, cześć. Będziemy sobie robić rajdy, ale na początek nie ma tutaj żadnego rajdu, także przejmiemy od razu Jima. Przed chwilą tutaj był Dragonite i już sam spadł. Po prostu wziął i umarł z głodu. W ogóle jeszcze nie wyleczyłem Pokémonów po poprzednim odcinku. To co, Krzychu, jesteś gotowy? Dobra, czymkolwiek, bo to są w sumie takie CPT Pokémony, że w ogóle a propos walk na Jimach, to dostaje się doświadczenie takie specjalne na te odznaki. I dzisiaj pojawił się fajny artykuł na GoHubie na temat tego, ile dokładnie jest expa za jakie aktywności na gymie. Jak widzicie, tutaj za zbicie Pokémonów dostajemy niezbyt dużo tego expa, a warto sobie powbijać tak trochę tych złotych odznak na przykład, bo wtedy zakręcenie tym gymem jest po prostu więcej przedmiotów. Coś czuję, że tutaj jednym Pokémonem bijemy te wszystkie poki, no bo ewidentnie nie karmili tutaj żółci swoich Pokémonów. Wiecie co, szczerze mówiąc, dużo osób narzeka na ten nowy system gymów, ale mi się podoba, nie wiem jak tobie, Krzychu. Jest dużo płynniejszy, że coś się dzieje. No coś się dzieje, przynajmniej i tak częściej jakby przechodzą gymy z rąk do rąk, nie? Powiem wam, że moim zdaniem największą zaletą nowego systemu gymów jest różnorodność Pokémonów w gymach. Nawet ostatnio był taki artykuł gdzieś tam na Reddicie, jakie fajne gymy teraz ludzie robią. Także wcześniej przed update'em raczej się czegoś takiego nie widziało. Pokonaliśmy tutaj gyma, mam nadzieję, że będziemy mogli obaj wstawić poka, bo był taki błąd wcześniej, że nie można było wstawić. Teraz powinni byli to już naprawić, także od razu sobie sprawdzimy, czy to jest naprawione. Także Krzychu wstawia pierwszy poka jak coś. Dobra, Krzychu już wstawił Ursaringa, zobaczy czy ja też teraz mogę. Nie, dalej jest zbugowane. Nie mogę wstawić poka, lol. Bo tu nikt nie atakuje, jest napisane, że Jim jest under attack. Także niestety dalej trzeba robić tą sztuczkę, że się wstawia na 3-4 wszyscy razem. A nie, patrzcie, już mogę, dosłownie parę sekund musiał minąć. Także mogę wstawić poka, dobra nowina. Kurczę, muszę zebrać dzisiaj naprawdę dużo potków, bo już mam tyle Pokémonów, które leżą i kwiczą, że to jest porażka. Kusz 1-3-4, tak się nazywa ta Blissey po ostatnim live'ie. I zobaczymy, jak długo się tutaj utrzyma. Przy okazji 100 punktów do tej odznaki weszło za wstawienie Pokémona, także naprawdę dużo. A no właśnie, a propos odznak, mamy 3 oczywiście rodzaje, brązową, srebrną i złotą. Żeby zdobyć brązową, wystarczy 500 punktów doświadczenia w danym gymie, ale żeby nie mylić z punktami doświadczenia ogólnymi, nazwijmy to sobie raczej reputacją w danym gymie. Tak czy inaczej, 500 punktów na brązowy, 4000 na srebrny i aż 30 tysięcy, żeby nasza odznaka stała się złotą. Za co dostajemy punkty do odznaki? Obrona gymu, tutaj punkty są oczywiście zależne od tego, jak długo nasz Pokémon spędził jako obrońca danego gymu. Jest to 1 punkt za minutę. Karmienie berry 10 punktów, stawienie Pokémona 100 punktów, tak jak przed chwilą widzieliśmy, dostałem 100 punktów do odznaki. 1000 punktów za wygranie rajdu na danym gymie, ale oprócz tego za wygranie walki dostajemy również punkty w zależności od CP Pokémona, z którym walczyliśmy, i za przegranie walki 5 punktów. Natomiast na ten moment, tak jak mówię, odznaki nie są zbyt istotnym elementem gameplayu i nie wiem, czy na ten moment w ogóle warto się tym przejmować. Patrzcie, wystarczy wyjść trochę na miasto, już tu mamy niezłą ekipę. Tam jeszcze z tyłu idzie jakaś ekipa. Patrzcie, mamy już tu kolejnych wojowników. Także teraz to możemy bić czwórki! Idziemy na jakiegoś tyranitara, tylko że nie ma teraz, ale może będzie. Nie ma żadnych czwórek na ten moment, co mnie troszkę smuci, ale jest jeszcze trójka 8 minut, także myślę, że sklepiemy ją bez najmniejszego problemu. W ogóle nie odebrałem dzisiaj jeszcze darmowego ride passa, mam darmowy ride pass z wczoraj. Natomiast dzisiaj już kręciłem gymem, co ciekawe, także słyszałem gdzieś opinię, że w ten sposób można sobie zbugować i nie dostać w dany dzień darmowego ride passa. Jeśli najpierw zakręcisz gymem, potem zużyjesz ride passa z dnia wcześniej, to potem już nie dostaniesz danego dnia ride passu, ale zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Dobra, jesteśmy na miejscu. Kto walczy? Pozdrawiam Kusiego. A ja pozdrawiam mamę, tatę, a i kolegów z podwórka. No i zszedł. Farmer Candy, 4 revive'y i charge TM-ka. Kurde, właśnie nie mam. 9 Golden Raspberry. Całkiem sporo jak na 3-levelowy rajdzik. I jest z Pineappem. Także 10 Candy do Iwiego. Bardzo się przyda. Gengar jest, o! Jedzie tu coś na plac Grunwalski, stąd nie, nie? Trójka. Siadamy. Idziemy sobie na Gengara teraz, bo nie ma żadnych czwórek o tej porze na mieście. Coś nie wiem, co się porobiło. Czy to kwestia godziny, czy coś po prostu obniżyli tą ilość takich dobrych rajdów. A po drodze sobie zbierzemy trochę przedmiotów na Jana Pawła. Zobaczcie nam poków do uleczenia. Szkoda mi tych max revive'ów troszkę, także przydałoby się trochę pozbierać jednak mimo wszystko. I zobaczymy, czy teraz dostanę drugiego ride passa darmowego dzisiaj. Dostałem, czyli nie ma problemu, czy kręciliście wcześniej jakimś tam gymem, czy nie. Także mój drugi darmowy rajdzik dzisiaj i już możemy wybijać, nie? Hex Shadow Ball na lepszy moveset na Gengarze i tak, Pokémony mroczne, ziemne i psychiczne, takich chcemy używać. Czyli oczywiście Alakazam tutaj wejdzie w grę na pewno, ale jeszcze Tyranitar z mrocznym movesetem, czyli ten, to jest ten z mrocznym movesetem. Co, Krzychu, wyszedłeś z zasięgu? Krzycha tam zdryfowało niestety. Dryf GPS-u jest czasami pozytywnym, a czasem negatywnym zjawiskiem. Na przykład ostatnio na live'ie nabił mi 500 metrów na jajku, ale gorzej jak kogoś wyrzuca z rajdu przez dryf GPS-u. Patrzcie, taka ekipa, tylko trzy osoby biją, bo już wszyscy nie mają ride passów, no to trochę słabo. Ten Tyranitar jest bardzo spoko, nie dość, że ma tutaj super efektywność, to sam jest odporny na te ciosy. Okej, po Gengarze. 6 Rare Candy, 9 Golden Raspberry i już. Ale nie narzekam, całkiem spoko nagrody.
kurde. Dobra, nie dałem rady z pineappem. Kurde, uskoczył mi przed gold raspberry. No nic, następnym razem muszę po prostu pamiętać, żeby użyć złotego raspberry troszkę wcześniej niż mając ostatniego premier bola. W ogóle a propos rajdów, jeszcze możemy sobie zerknąć na ciekawy artykuł, który pojawił się na pokemongo.pl, a mianowicie kontry. Kontry na wszystkich bossów. Może taki artykuł będzie bardziej przystępny dla części osób, bo jest po polsku przede wszystkim. No i mamy tu podane kontry na Muka, na przykład Raidon, Golem, Espion, Alakazam, na Executora, Scizor i Pinsir. Generalnie widzę, że dobrze się przygotowali tutaj autorzy tego artykułu, bo rzeczywiście typ robaczy ma podwójną super efektywność w walce z Executorem. Link do tego artykułu zostawiam oczywiście w opisie, jakby ktoś chciał sobie zerknąć. A już jutro urodziny Pokémon Go. I jak tylko pojawi się jakaś informacja na temat ewentualnego eventu, który miałby być z tej okazji, to oczywiście pojawi się również ten temat na moim kanale. Dochodziły mnie już słuchy o tym, że ma być shiny Pikachu, ewentualnie Pikachu z jakimś tam innym wariantem czapeczki. Źródłem tego przecieku był pewien anglojęzyczny portal, potem inny portal obalił ten przeciek, także na ten moment nie ma co spekulować, jak będziemy mieli sprawdzone informacje, co Niantic nam szykuje z okazji pierwszej rocznicy Pokémon Go 6 lipca. To wstawię filmik na ten temat na kanał, a tymczasem zostawcie koniecznie łapę w górę, subskrybujcie i mam nadzieję, że ten filmik dostarczył wam sporej ilości ważnych i ciekawych informacji. W sumie zanim skończymy ten odcinek, to mam dla was jeszcze jedną bardzo ważną informację. Część osób doświadcza takiego błędu w gymach, który powoduje, że w pewnym sensie na zawsze znikają wasze Pokémony. Także jest to dosyć ważna informacja. Generalnie chodzi o to, że po prostu niektórzy mają taki błąd, że próbują wstawić Pokémona do gymu, wyświetla się error i ten Pokémon nie wstawia się do gymu, ale u nas po prostu w Pokémonach, jak wejdziemy sobie w Pokémony, to jest pokazane, że ten Pokémon jest w gymie, czyli nie możemy już walczyć tym Pokémonem, nie możemy go wstawiać do innych gymów, a w tym gymie go po prostu nie ma i ten Pokémon staje się automatycznie całkowicie bezużyteczny, także jest to dosyć poważna sprawa i autor artykułu na Reddicie, który po prostu pierwszy odkrył ten błąd, sugeruje, żeby nie wstawiać swoich najsilniejszych Pokémonów do gymów na ten moment, poczekać na jakiś update, aż to naprawią. Także na ten moment zaleca się wstawianie po prostu troszkę słabszych Pokémonów do gymów, ale z drugiej strony ja od siebie dodam, żeby nie panikować, bo nawet jeśli stracicie te Pokémony, to potem jak będzie jakiś update, to Niantic wam je przywróci, więc na pewno nic złego się nie stanie. Link do oryginalnego artykułu na Reddicie zostawiam w opisie i link do polskiego tłumaczenia na pokemongo.pl również znajdziecie dokładnie w tym samym miejscu, także z mojej strony to jest w tym odcinku tyle i pamiętajmy, że już jutro urodziny Pokémon Go i kurczę, naprawdę jestem podekscytowany, jestem ciekaw, co nam Niantic fajnego przygotuje, a może nic, to by była dopiero jazda, jakby po prostu nic nie było z okazji urodzin Pokémon Go, ale coś czuję, że coś będzie, coś czuję, że będzie po prostu jakaś niespodzianka. To jest tyle w tym odcinku. Zostawcie koniecznie łapę w górę i trzymajcie się do jutra. Na razie, cześć.